Większość mężczyzn boi się tego jak ognia. Większość z nas ten dotyk otrzymywał ze świata kobiet. Męski dotyk jest trochę inny, jest trochę w innej sprawie i okazuje się, że też nie jest oswojony, zarówno przez tego, który ten dotyk ma dać, jak i tego, który ma go przyjąć. Prawda? I na dodatek jest to dotyk najczęściej w kulturze takiej podwórkowej, powiedziałbym, no, stygmatyzowany homoseksualizmem. A to jest większość mężczyzn boi się tego jak ognia. Stąd to dotykanie, przytulanie się, wiesz, i, i takie wsparciowe dotykanie. Ono wymaga, niestety, też pracy. I znowu wracam do relacji z ojcem. Jeżeli jesteś wyprzytulany przez ojca, jeżeli twój ojciec był człowiekiem, który się z tobą po podłodze tarzał, robiąc niby zapasy i tak dalej, to przede wszystkim nauczyłeś się tego, że ciało innego mężczyzny jest bezpieczne.